Pan Waldek z Trzcianki choruje na zanik mięśni, jeździ na wózku od 3 lat. On i inni niepełnosprawni codziennie zmagają się z trudnościami i barierami architektonicznymi, bo nie wszystkie budynki są dostosowane do potrzeb osób, na przykład jeżdżących na wózkach. Tak jest m.in. w Trzciance, gdzie do delegatury starostwa można się dostać wyłącznie po schodach. Są sytuacje, w których musimy jakieś dokumenty podpisać, załatwiać różne sprawy urzędowe i jest to utrudnione dla nas osób niepełnosprawnych, kiedy pada śnieg lub deszcz, podpisując dokumenty na zewnątrz. Osoby z dysfunkcją ruchową, aby załatwić sprawę w urzędzie, dzwonią po pracownika z parkingu. Petenci są obsługiwani na zewnątrz. Jest to niekomfortowe dla obu stron, dlatego stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne wystąpiły z prośbą do starostwa o zajęcie się tematem. Mamy pomysł taki, żeby 2-3 płyty położyć, żeby zrobić najazd po prawej czy po lewej stronie, tutaj taka rachityczna zieleń istnieje. Wystarczy 2-3 płyty podłożyć, wyciąć barierkę, w sieni tutaj postawić jeden stolik, żeby można było wjechać wózkiem, zdjąć czapkę, rękawiczki i na stoliku normalnie podpisać dokumenty. Podobny problem jest ze starostwem w Czankowie. Tam także nie ma podjazdu. Utrudnienia dotyczą również kobiet z wózkami, które nie mają możliwości wejścia do urzędu. Starosta widzi konieczność rozwiązania problemu, ale... Skąd mogą być pieniądze? Pieniądze najprościej mogą być z budżetu powiatu. Nie widzę takich pieniędzy, mówię to od razu. Natomiast mogą być pieniądze jeszcze z PFRON-u. I o takie pieniądze powiat będzie zabiegał na konkretny cel. Aby otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powiat musi zrobić kosztorys, a trzeba za niego zapłacić z własnych środków. Pozostaje więc czekać, aż starostwo znajdzie pieniądze i zajmie się problemem.